Cześć, z tej strony Zielona Małpa i witam Was na krótszym kanale. Dzisiaj zagramy sobie kolejny raz w grę Traveler's Rest, natomiast ja pochwalę się moją niechlubną historią związaną właśnie z poprzednim odcinkiem, którego nie zobaczycie na oczy. Otóż, wiecie, ja się nie znam na nagrywaniu, mi zawsze Raven wszystko ustawia, a tym razem nie było go tutaj i po prostu sobie zaczęłam nagrywać. I miałam mikrofon w złej odległości i nic nie było słychać. W związku z tym cały odcinek poszedł do kosza. A co się między innymi ostatnio stało? Zasiałam sobie nowe rzeczy. Jeszcze jak widać nie są one do zbioru. Zasadziłam również drzewa. Już wam pokazuję. Dla ułatwienia są one tutaj. No jeszcze na razie są na etapie rośnięcia, więc jeszcze chwila, zanim będę mogła je pozbierać ich owoce. No i niestety, ale akurat w poprzednim odcinku aktywowałam sobie kilka nowych umiejętności na drzewku technologii. Mogę wam pokazać, co takiego zrobiłam. Odblokowałam sobie portera jako piwo. W gotowaniu odblokowałam sobie zupy. I w uprawie odblokowałam sobie zioła. A, jeszcze w gotowaniu odblokowałam sobie dżem. Także odblokowałam kilka rzeczy. I tyle. Natomiast też, jak widzicie, wleciałam tutaj na level 5. I ponoć w skrzynce czeka na mnie jakaś nagroda, więc zobaczmy. O, wow. Zaczarowana miotła. Przedmiot. Miotła zaklęta, by wiecznie zamiatać brudne podłogi. Ależ oczywiście, że biorę. I oczywiście później wypróbujemy to na własnej skórze. Ja tymczasem robię to, co robię najchętniej w tej grze, czyli biegnę na dół zobaczyć, co takiego ma golem? Golem chyba. W swojej ofercie dzisiaj. Bo jeśli ma jakieś sadzonki drzew, to bardzo chętnie je kupię. Też jak widać, wyskoczyłam do przodu z moimi zarobkami i mam teraz 6 złotych monetek, 9 srebrnych i 68 miedziaczków. Dobra, w sklepie kupujemy idealnie. Mamy bardzo dużo sadzonek. Jajka i kamienia nie potrzebujemy. Ale świetnie, kupiliśmy bardzo dużo sadzonek drzew i będziemy mogli nasadzić to, co wszystko wyrąbaliśmy. Z tego, co Raven mówił, to on właśnie miał z tym dość duży problem. No ale to jest moja gra, więc skupmy się na mnie, ok? No. Dobra, lecimy. Sprawdźmy, czy gdzieś tutaj kręci się indyk. Oczywiście, że tak. O, tak. Dobra. Mamy dzikiego indyka. Nie wydobywam tym razem surowców, bo uważam, że szkoda gry na takie nudne rzeczy. To ja sobie wolę takie rzeczy pozbierać, jak sobie sama gram. Pobierzemy wodę, żebyśmy mogli porobić rzeczy. Zrobimy zakupy. Zobaczymy, co mamy takiego w jedzeniu. Banany. Banany już były ostatnio, jagoda też była ostatnio, dynia, por i chyba pietruszka, tak. Więc te rzeczy były już ostatnio, więc nie ma nic nowego, ciekawego. Pusty słój. Myślę, że kupię 2 puste słoje, ponieważ chcę zacząć robić dżemy. A na razie dżemów nie wiem, czy potrafię robić, ale wydaje mi się, że do zrobienia dżemów potrzebny będzie słoik. Także kupuję i on sobie przyjdzie w swoim czasie. Dobra. Zobaczmy tutaj, co mamy do zrobienia. Może uda mi się zrobić portera. Zróbmy ciemny słód jęczmienny. Zróbmy brzeczkę ciemną, bo już wcześniej zrobiłam słód jęczmienny ciemny. I w poprzednim odcinku, który się nie nagrał, czy też gdzieś pomiędzy tym odcinkiem a teraz,
pojawiła się u mnie możliwość wykonywania drobnych questów i jednym z nich jest zrobienie Pale Ale. Także jak ta brzeczka tutaj do portera się zrobi, to później zrobimy Pale Ale i zrobimy tam ten alkohol, który mamy w misji po prostu, żeby tą misję już zakończyć. Nie chcę pićka pogłaskać. No nie mogę. Dobra. Raven powiedział mi, że gdzieś tutaj można też rozbudować swoje... To chyba o to mu chodziło. Swoje umiejętności. Więc mamy umiejętności takie jak czyszczenie, targowanie się, rzemiosło, uprawa i obsługa baru. Myślę, że na początek skupimy się przede wszystkim na tych kwestiach związanych z naszym barem, a więc czyszczenie. I mamy jeszcze, tu są nasze punkty experience, doświadczenia i myślę, że jeszcze dodatkowo dam sobie obsługę baru. Dobra. I zostały mi 3 punkty doświadczenia, którymi na razie nic nie jestem w stanie zrobić. Zobaczmy sobie księgę przepisów. Bo tego chyba wcześniej nie było, albo tego nie zauważyłam. Do dżemu potrzebujemy cukier i pusty słój. To w sumie od razu pójdę i zamówię cukier. Cukier jest niezdrowy, więc nie zamawiam go za dużo. Albo w sumie jeszcze zamówimy jakieś dekoracje, bo akurat jestem przy kasie, nie? Więc mogę sobie pozwolić na to, żeby coś tam jeszcze dokupić. Co tu mamy ciekawego? Może jakieś kwiaty na stół? Okej. To przyjdzie w swoim czasie, a ja natomiast... zobaczę, co tutaj mogę zrobić. Mogę między innymi tutaj dać świece, bo mi się wypaliły. Tutaj dać świece. I chyba z tego, co pamiętam, mam jeszcze w ekwipunku domową roślinkę, którą mogę gdzieś tam ustawić. I zobaczmy to z tą zaczarowaną miotłą. Przedmiot. Nie wiem, jak go wykorzystać. Zaraz zobaczymy. Okej. Wyłączmy... A nie, bo mi chodzi o to, żeby teraz to ustawić. Tutaj damy kwiatka. O, i tu będzie miotełka. Miotełkę damy... tutaj. Ona sobie będzie czekała w pogotowiu. A ja w tym czasie... Co tu mam do zrobienia? Nic ciekawego. O, widzę, że pokończyły mi się rzeczy tutaj. Świetnie. Mogę więc tutaj poumieszczać nowe rzeczy. Mogę też powyciągać od razu trochę piwa. Dla ułatwienia po prostu przerzucę, póki się da, do księgi. I będę to załatwiać później jednym kliknięciem. Szkoda mi po prostu w trakcie gry czasu na jeszcze takie kwestie. '18, '19, '20. Beczka do ekwipunku. Tutaj mamy jakiegoś... lagerka. Pompujemy. Jakieś zamówienie dostarczone, pewnie to pierwsze, które zrobiłam. Więc tak, pompujemy. Już połowa za nami pompowania. I pompujemy dalej. Ostatnie. Beczka do ekwipunku i mamy jeszcze
Pale Ale. I ładujemy. Też 20. Zaraz przerzucimy do księgi, żeby nasi goście mieli jakiś normalny wybór. Okej. Okay. Tu też od razu beczkę ładujemy. I przerzucamy... Aha, najpierw trzeba... W ten sposób i dopiero teraz możemy. Reszta zamówień przyszła, co jest wspaniałą informacją. Zobaczmy tylko tutaj najpierw, co nam się dzieje. Co nam się zrobiło? Więc możemy zrobić portera. Zrobimy portera na chmielu goryczkowym. Porter bananowy. Ojectwo. I zobaczmy, czy tu możemy coś zrobić. Potrzebujemy paliwa. I możemy zrobić brzeczkę pale, żeby później zrobić lagera? Nie. Nieważne, to jedno piwo, które chciałam. Dobra, zerkniemy szybko na zewnątrz. Jest dopiero 13, więc na spokojnie wszystko ogarniemy. Ja bym jeszcze tylko chciała zrobić to, co zapomniałam zrobić, czyli zasadzić drzewa. Może zasadzimy je gdzieś tutaj nad nami. Jeszcze jedno zostało, tak. I... Okej. Okay. Drzewa posadzone, więc będę miała źródło drewna. Napełnijmy nasze wiadra, bo wiadra zawsze się przydadzą pełne wody. Aha. Odbiór zamówienia. Dobra. Wszystko przyszło. I teraz... Zróbmy... Dobra, wyłączę to. Dobra. Czasami klawisze przestają działać na chwilę. I wtedy muszę wrócić do... Muszę kliknąć Escape, wyjść na chwilę i dopiero wtedy mi się udaje znowu porobić wszystko. Dobra. Więc mamy tutaj buteleczki. Myślałam, żeby tutaj zagospodarować jakoś ten obszar. Widzę, że buteleczki mają różne kolory. Pięknie. Wygląda to tak, jakby to były jakieś drineczki. Jakieś alkohole do drineczków. I mamy kwiaty. To może kwiaty damy... przy tych małych stolikach dwuosobowych, bo to są jednak stoliki romantyczne. Więc niech są romantyczne. Okay. Wracamy, wychodzimy z tego trybu. Oczywiście jedną wodę dostanie kot. Okej, okay, i tutaj mam... chleb pszenny do wytworzenia, ale nie mam mąki pszennej, więc... Aha, mam tutaj pszenicę, dobra, więc przemielę sobie pszenicę, żeby zrobić mąkę pszenną. Dobra. I zróbmy dżem. Takie owoce mamy do wyboru. I myślę, że zrobimy klasyczny dżem truskawkowy na początek. Widzę, że to już nie zmienia za bardzo. Dodanie tego owoca drugiego cenę zmienia nieznacznie. Dobra, to po prostu zróbmy truskawkowy. I tyle. Tu
tutaj możemy dorzucić... Coś mi się w ogóle zrobiło? Chyba nie. Ale tak, mamy 3 alkohole, 2 chlebki, ale tego już jest mało i zupa. Myślę, że na start nam to ładnie wystarczy. Z czym może zaczekajmy, a nie będziemy czekać. Nie będziemy czekać. Otwieramy z tym, co mamy. Najwyżej sprzedamy wszystko i będziemy zaczynać od nowa. Jestem ciekawa tego, jak działa ta miotła. Zajadają się chlebkiem. Chlebek smaczny. O, miotła zamiata sama, ale fajnie. Ale fajnie, że nie trzeba samemu biegać. Mi tylko zostaje stół. Więc raz na jakiś czas przebiegnę się po tawernie i po prostu oczyszczę stoły. Na razie jeszcze gości nie ma za dużo, to też tak nie będzie szybko przybywać. Czyściej niż w pałacu, ależ tak, mam zaczarowaną miotłę przepana. Się robi. Uhuhu, jak to fajnie wygląda. Uspokoiłam klientkę. Wątamy stoły, bo ewidentnie już się troszeczkę umorusały. Świetne miejsce, mam nadzieję. Dobra. Kolejny głasku dla kota. Oby jutro nie padało. Nie wiem, kiedy ten odcinek się ukaże, ale powiem wam, dzisiaj pogoda jest paskudna. Rano ładnie sobie padał śnieg. Później padał śnieg i zacinało takim śniegiem z deszczem. Później w ogóle była jakaś śnieżyca. Potem przez 10 minut świeciło słońce, a jeszcze w międzyczasie wyglądało, jakby po prostu słońce miało się już nigdy nie pokazać na niebie. Wiecie, takie czarne niebo. Masakra, głowa mnie boli. Tragedia. No ale nic. Sama bym sobie chętnie poszła do jakiejś tawerny. Spędziła troszeczkę czasu wśród ludzi, ale... Pozostają mi nagrywki na nie swój kanał. W końcu mogę dać moim stopom odpocząć, jak ja się, chłopie, rozumiem. Chciałabym, żeby mnie ktoś obsługiwał tak jak ja ciebie, chłopie. Zauważyłam, że kot nie daje się głaskać od razu, jak się... O, no to ta zniewaga i wymaga. Dobra. Magic miotła, zamiata cały mu świat. Magic miotła, zamiata cały mój świat. Oczywiście już zapalam. Jeszcze zostało mi kilka zupek. W sumie fajnie by było wykończyć trochę tego wszystkiego. Zobaczmy tylko szybko tutaj.
Chleb żytni mogę zrobić. Zrobimy pietruszkowo, ziemniaczano, dyniowy. No niech się robi. I jeszcze jedną pszenną. Mogłem na opak zrobić. Sprzątamy stoły, zanim się zrobią brudne. Obsłużymy klientkę. Padłem na szlaku na bandytów. Szczęśliwie udało nam się uciec. To mnie bardzo cieszy, bo dzięki temu możesz zostawić pieniądze w mojej tawernie. Jeszcze kilka zup zostało. Myślę, że do północy tutaj polecimy, a potem zobaczę. Może pogotuję coś jeszcze. No, bo ogólnie na jutro nie mam nic. O, dżem mogę dać. O. I od razu się sprzedał. Świetnie. Dżemik sprzedaje się jak świeże bułeczki. No jeszcze zostały nam 2 godziny do północy, także niewiele. Paru klientów jeszcze obsłużę. Uspokoiłam ją na czas. Wow, rzadko mi się zdarza. Przeważnie nie zdążę i klienci niezadowoleni biegają i wzburzają mi innych klientów. A tym razem się udało, co mnie bardzo cieszy. Sprzedajmy. Ciao. Godzina. Jeszcze godzina i zamykamy przybytek. Te stoły, zanim się zrobią brudne, w końcu zależy mi na tym, żeby klienci wyszli z jak najwyższą oceną, żebyśmy jak najszybciej pnęli się ku górze. Ok. 23:55. Niniejszym zamykam lokal, sprzedamy ostatnie piwo. Prawie sprzedaliśmy wszystko. Zaczekajmy, aż szanowni goście wyjdą. Ja tymczasem tutaj zerknę, co mi się tutaj zrobiło. Prawie wszystko mi się zrobiło. Porter mi się zrobił, ale możemy zrobić Pale Ale. Nie pamiętam, z czym miało być to Pale Ale. Składniki dodatkowe słodki. A tutaj składniki dodatkowe ziarnisty. Więc jakiś słodki. Na przykład mango owocowe, nie? Owocowy kwaśny, owocowy, 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 owocowy,
Owocowy. Czy mam coś innego jeszcze? Nie, wydaje mi się, że wszystkie te inne rzeczy to już są te, które tam się pojawiają. Mielowy, goryczkowy, soczysty. Dobra, to z tym pale ale zrobię. Niech będzie to mango. Potrzebujemy jasny słód jęczmienny. Mąka pszenna. I tu potrzebujemy chleb pszenny. No ale nie mam tutaj żadnych ziarnistych dodatków. Jest to na pewno do rozkminienia. O, jest ziarnisty. Dobra, nasiona malin, zaakceptuj. To niech mi się tutaj robi. Na razie nic nie potrafię robić. Posprzątam po gościach. Jestem zdania, że co się da, zawsze warto zrobić tego samego dnia, żeby następny dzień rozpocząć od porządku. W życiu także, chociaż w życiu to jest to strasznie trudne do nauczenia się. Bo jednak człowiek ma taką tendencję do odkładania wszystkiego, co się da, na później. Okej. Wrzucimy tutaj tego portera. Jeszcze raz. Mieli mi się to wszystko? Dobra. Nie. Okej. I tutaj wrzućmy tego portera. I pobiorę 20 porcji. Wrzucę je od razu do księgi. Wrzucamy tutaj. Ale tak sobie myślę, że w sumie miód jest słodki. Z takich dodatków, więc może zamówmy dwa miody. I może to nam pomoże. Ale to będzie jutro. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa!